Szczęść Boże, nazywam się brat Karol Bilicz, pochodzę z Włodawy, mam 21 lat i jestem już na drugim roku tutaj w seminarium. Najlepiej zacząć od początku, chociaż to może troszeczkę opowiadania, ale do kościoła zacząłem chodzić tak naprawdę z jednego powodu, z powodu dziewczyny, która mi się bardzo podobała. I po półtora roku, jak już tak zacząłem do niego chodzić, troszeczkę bardziej rozumiałem tą całą religię i wiarę. Pojechałem pierwszy raz w życiu na Jasną Górę, żeby zobaczyć tak naprawdę, co to jest ta Jasna Góra. Bo wiele historii o nich słyszałem, tych bardzo dobrych historii, ale sam nigdy nie miałem jakoś możliwości tego zobaczenia. I pojechałem tam, byłem tam w sumie cały weekend. Miałem okazję spojrzeć w ten cudowny obraz, wizerunek Maryi przed kratami, a tak naprawdę to wydaje mi się, że to ona patrzy na nas niż my na nią. Po powrocie do domu zrozumiałem, że coś zostawiłem na tej Jasnej Górze, chociaż wiedziałem, że wszystko przywiozłem ze sobą. Gdzieś tak po roku zrozumiałem, co to było. Była to przyszłość, ta, która tak już powoli nadchodziła, czyli moje powołanie, moje plany, które tak naprawdę sobie Maryja obrała, bo jak dobrze wiemy, bardzo dużo osób tak naprawdę przez Maryję dochodzi do Jezusa. Ja z tym powołaniem, z tą tak naprawdę myślą walczyłem jakoś. Nie dawałem, żeby ta myśl jakoś zawładnęła moim życiem, żeby jednak to była prawda. Ja od tego uciekałem, miałem swoje plany, wybrałem swój profil w szkole średniej i myślałem tylko o tym, czego ja chcę. Tak się składa, że we Włodawie jest klasztor pauliński, ja właśnie z tej parafii naszej pochodzę. I co roku, już od kilku lat, odbywają się paulińskie Dni Młodych. Tak przy wakacje przed klasą maturalną PDM, czyli zjazd takich paulińskiej młodzieży, był tutaj w Krakowie na Skałce. I stwierdziłem, że mogę się przecież troszeczkę też przy okazji bawić w trakcie tego wyjazdu. I tak też było, bo zasada tego PDM-u to są 3 dni rekolekcji, 3 dni wspólnej zabawy, poznania siebie. I tutaj właśnie w Krakowie, jak miałem tak naprawdę pierwszy raz styczność z braćmi tutaj z seminarium, zobaczyłem, jak tak przynajmniej z boku, jak to seminarium wygląda. Ale rekolekcje, które tutaj były głoszone przez te 3 dni, to były rekolekcje ojca Augustyna Palanowskiego. I ja z tych rekolekcji pamiętam tylko tak naprawdę jedno zdanie. To, czym się różni to powołanie, prawdziwe powołanie, od pragnienia. Powołanie nigdy nam nie daje tak naprawdę spokoju, zawsze będzie do niego, zawsze będzie nas zwracać, mimo to, że my mamy jakieś swoje plany, jakieś swoje marzenia. A te pragnienie, na przykład gry na gitarze, prędzej czy później samo zniknie, tak jak się samo pojawiło. I zrozumiałem, że tak naprawdę nie ma sensu jakoś walczyć z tym powołaniem, z tym prawdziwym powołaniem. I dlatego postanowiłem właśnie tą drogą pójść, dlatego zgłosiłem się do ojca, który się zajmował wtedy właśnie powołaniami. Była krótka rozmowa, później miałem już swój czas jeszcze na napisanie, powiedzmy, tej matury, która gdzieś tam jeszcze mi ciążyła, bo będąc na 3 roku w klasie licealnej, no niestety to jest, powiedzmy, obowiązek też, aby tutaj przyjść. I przez ten cały okres już tego 3 roku tej szkoły cały czas jakieś były takie znaki też od Pana Boga, że jednak to jest Jego chyba plan. I to jest Jego plan, chociaż tutaj w seminarium nie jest lekko, bardzo często bywa ciężko, tak samo jak w całym powołaniu, ale mimo to jestem bardzo szczęśliwy, jakoś nie żałuję swojej drogi. Tak samo jak w 20 rozdziale u proroka Jeremiasza jest napisane, że uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść i teraz pod to się mogę bez żadnego oporu podpisać. Ja pozwoliłem się uwieść. I tego nie żałuję, dlatego zachęcam też Ciebie, jeżeli byś chciał spróbować, czy
czy zobaczyć, czy to jest powołanie, czy na rekolekcjach, czy też na PDM-ie. Jest warto ryzykować, tym bardziej, że jest o co. Szczęść Boże.